Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Seba, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was, także jeśli chcecie wygrać takiego skina, zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrypcję oraz komentarz. Ja jestem oczywiście na Keyzdropie, wbijacie sobie pierwszy link w opisie, macie mojego reflinka, dostajecie wtedy 10% opłaty oraz złoty 25 dla tych, którzy jeszcze nie wpisali kodziku i możecie sobie otworzyć jakąś skrzyneczkę lub wypłacić skinki w sklepie. Oczywiście doładować konto możecie za pomocą prawie każdej metody płatności, jaką sobie tutaj wybierzecie. Jest nawet PayPal, jest PaySafe Card, jest Visa, jest skin, zobaczcie, możecie wpłacić swoje skiny. No i jeśli macie skiny, których załóżmy nie potrzebujecie, wpłacacie i możecie sobie wypłacić jakieś inne. Oczywiście wszystkie metody inne, przelew, G2A, Pay i tak dalej. I tak dalej. W dzisiejszym odcinku będzie to bardzo, ale to bardzo ryzykowny odcinek, bo będę sobie upgrade'ował skiny na razy 10 i każdy skin, który zostanie otworzony, będzie właśnie na to szedł. Oczywiście pamiętajcie też o evencie. 30 tysięcy złotych łączna pula nagród za otwieranie skrzyneczek. Zbieracie sobie jajeczka i później możecie sobie zgarnąć fajnego skina za po prostu otwieranie skrzynek. Dobra, ale to na koniec, jak sobie otworzę wszystko. Jedziemy na starcie. Wiecie, też nie będę otwierał aż tak drugich skrzynek, bo załóżmy polecie mi kosa za tysiaka i będę musiał otworzyć, znaczy zaupgrade'ować na raz 10, to będzie ciekawie. Dobra, przejdźmy do pierwszej skrzynki i pierwsza skrzynka będzie to skrzynka rudego za 50 zł i zobaczymy, co w niej wyleci. Mam nadzieję, że jakiś spoko itemek. Jest USP Orion, który na 100% zwróci skrzynkę, bo on jest tutaj w stanie faktoryniu za 138 zł i zobaczcie, go od razu sobie na upgrader zaznaczę i to jest na razy 10, to już jest kosa za 1000 zł, ale to na sam koniec będę wszystko upgrade'ował. Dla emocji. Jedziemy teraz ze skrzynką chatka zająca. No i zobaczymy, czy uda się coś fajnego wydropić. No nie, teraz będzie raczej słabiutko, chyba że w setraku. No nie, jest battle scare, to otworzę sobie jeszcze jedną taką skrzyneczkę za 19 zł. Za 40 zł chyba. I jest uspik. No on w satraku niestety nie jest, ale Wellborn kosztuje 32 zł. Nieźle, zostaje mi 577 zł. I mam taką mam takie do was pytanie, ludziska. I napiszcie mi, co byście woleli w konkursach, jakby. Czy chcielibyście kody doładowujące o wartości 10-20 zł na filmach, czy na przykład jakieś skiny, bądź naklejki jakieś różowe, czy coś w tym stylu. Napiszcie oczywiście w komentarzu, bardzo mi będzie miło, jeśli się ustosunkujecie do tego, co teraz powiedziałem, bo wiecie, zależy mi na was i chcę, żebyście dostawali najlepszą rzecz, jaką chcecie. Pamiętajcie też, że w opisie macie złoty kodzik na Keyzdropa, 50 groszy za free. Jeśli sobie zbieraliście te wszystkie kodziki z każdego filmu, to możecie sobie naprawdę sporą sumkę uzbierać, bo tam na pewno na jakąś fajną skrzynkę wam starczy i oczywiście skinka możecie sobie później wypłacić. Jedziemy dalej. No jakąś droższą skrzynkę bym sobie otworzył i wiecie co? Otworzę sobie skrzynkę przygody za stóweczkę. No i jakby tutaj poleciał najdroższy itemek za 1900, byłby to kompletny hit. I jest AK Asimov, który na pewno tą skrzynkę zwróci. Jest on Battle Scared za 123 zł, ale wiecie co? Otworzę jeszcze jedną tą skrzynkę, bo naprawdę ona mi się podoba. Widzę, że tutaj jest sporo fajnych skinów. No wiadomo, że są też skiny typu niebieskie, ale jest Redline. I Redline w stat traku 221 zł. No i zobaczcie, jak on poleci na razy 10, to jeśli się uda, to będzie skin za 2 koła. No naprawdę, jest to bardzo, ale to bardzo ryzykowna metoda. Wiadomo, że będzie to straszne, straszne ryzyko. Dobra, jedziemy dalej i sobie otworzę, wiecie co? Otworzę sobie jedną skrzynkę 10% na rękawiczki. Zobaczymy, czy tutaj się uda trafić. No na 10% wiadomo, będzie mała szansa, no i niestety się nie udaje. Ale na spokojnie. No jakby wyleciały rękawiczki za 500, byłoby, kurczę, aż żal ich upgrade'ować. Dobra, jedziemy dalej. No i co, otwórzmy sobie jeszcze kilka skrzyneczek. Myślę, że tą 50% na Empresa i to dwie takie sobie otworzymy. I zobaczymy, czy... Mam nadzieję, że polecam dwa. Jest to 50%, także poleciały dwa, bardzo ładnie. Jest super proficik. No i ile zostaje? 126 zł, no to akurat sobie otworzę, niech jest piknikowa. Piknikowa daje fenomenalnie. Przypominam, że to jest zbugowana skrzynka. Jeśli chcecie ją otwierać, to naprawdę polecam razy 5, bo zobaczcie. Okej, dobra, nieważne. Tutaj słabiutko poleciało,
ale sprzedam to sobie, o kurcze. Dobra, miało być wszystko na upgrader, ale takie tanie itemki, to mam nadzieję, że nie jesteście źli, że to sprzedałem. No i teraz otwieram, no i zobaczcie, jest Redline i to w bardzo dobrym stanie z tego, co widzę, bo są w stanie minimal quest za 300 zł. Co tutaj się stało? No i tak jak mówię, skrzynka piknikowa jest naprawdę najlepszą skrzynką z tych tańszych na stronie, także polecam wam otwierać. No i przechodzimy do upgrade'owania. Zobaczcie, jakie ja tutaj mam itemy. Ojojoj, no powiem wam tak. Jakbym chciał sprzedać wszystko, 1170 zł, czyli jestem na ogromnym proficie, ale tak jak się umawialiśmy, tak robimy. Jadę na upgrader, na razie te tańsze na razy 10. Na lewą stronę sobie walniemy. Dobra. I tutaj góra by dała chyba. Chyba by dała góra. Na szczęście to te tańsze itemki. Jedziemy tutaj już 220 zł, jeśli to wejdzie. No i po raz kolejny, kurczę. Niestety nie jest blisko. Dobra, teraz pojedynczo. Na kostkę na raz 10. Kurczę. Mam nadzieję, że chociaż jeden taki upgrade siądzie, bo jeśli nie, no to będzie naprawdę słabiutko. I znowu jest, kurczę, prawie góra. Wiecie, jest to bardzo, ale to bardzo ryzykowna metoda. Zobaczymy, czy się uda. Cały czas lewą stronę próbuję. Ale kurczę, widzę, że... O Jezus, było bardzo blisko. Widzę, że mocno kręci, dlatego zmienię raz na prawą. Zmienię raz na prawą. Ha, mój kurwa. Tak lekko zakręciło, że myślałem, że się uda. No powiem wam szczerze, będzie teraz bardzo, ale to bardzo mnie to bolało, bo są to skiny o łącznej wartości 953 zł. No i jest to kurczę, bardzo, ale to bardzo duże. Dobra, lewa strona, ryzyko. Hamuj? Nie wierzę, znowu tak troluję. Dobra, jedziemy bez przedłużania. No nie wierzę, jak to troluję, nie? Dobra, wiecie co? Te trzy itemy sobie zostawię na razie. Przejdę sobie do eventu. Easter Gift. Dobra, otworzę sobie tutaj. O, Franklin poleciał, zobaczcie. Franklin poleciał za 250 tych, także ładnie. Dobra, niech jest tutaj sporo itemków. Mam 5900. Dobra, 5900 to wrzucę sobie tutaj, odblokuję. I jest uspik w statraku, bardzo ładnie. No i resztę wrzucimy na Easter Bunny za 935. Odbieramy, cyk. No i mamy skinki jeszcze do upgrade'owania na razy 10. No jest to, tak jak mówię, bardzo, ale to bardzo ryzykowna metoda. Ale może się uda. Może się w końcu uda. Na prawo upgrade'ik. I tak jest, mordeczki! Tylko szkoda, że to jest itemek za 30 zł. Ale mamy. Mamy to. Najważniejsze jest to, że jedne rękawiczki już zostaną w moim ekwipunku. 277 zł. One kosztują z 30... I zobaczcie, co tu się stało teraz. Z eventu udało mi się zrobić rękawiczki za 277 zł, bo tych itemów nie miałem w ekwipunku. Poszedłem na event i zupgrade'owałem to razy 10. Dobra, teraz już naprawdę na spokojnie mogę to upgrade'ować, mimo że to jest bardzo dużo pieniędzy. Lecimy na lewą stronę. I prawa by, kurczę, nie wiem, mogłaby dać prawa. Dobra, jeszcze raz lewa. Nie, niestety to nie siada. Dobra. Ostatni itemek w dzisiejszym odcinku. Byłem na dużym proficie. Jeśli to siądzie, będzie to coś niesamowitego. Niech jest Statrak Factory New. Talon Doppler. Lewa czy prawa strona. Pójdźmy na prawą i upgrade'uję. Jeśli to siądzie, będzie coś niesamowitego. Upgrade'uję. Aha, i cena przedmiotu się zmieniła. Dobra, nieważne. Ja pierdzielę. No to niech jest ten Statrak M9 Doppler. Jezus Maria, już się przestraszyłem. Upgrade'uję. No i to niestety nie siada. Kurczę, szkoda, bo naprawdę dzisiejszy odcinek był fajny, jeśli chodzi o drop w skrzynkach, ale wiadomo, jest to bardzo, ale to bardzo mała szansa. No na 10 itemków powinien jeden siąść. No i siadł, tylko że niestety taki, który nie zwrócił odcinka, ale ważne, że siadło. Ważne, że siadło na 10%. Wy możecie też to wypróbować. Oczywiście trzeba mieć duże szczęście. Jeśli chcecie więcej takich filmów, napiszcie w komentarzu, napiszcie, czy wolicie do ładowania, czy skiny, czy naklejki. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Na razie.